Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowego PS Plusa Czyli zestaw do Fortnite'a, który jest za darmo Jest jeden sposób na zrobienie tego za darmo Właściwie są dwa sposoby O tym zaraz w odcinku Najpierw wam pokażę co mamy Mamy spadanie, które wygląda tak Jest według mnie kozackie, zobaczcie jak to fajnie leci I tu chyba chodzi 4 kolory, 4 przyciski PlayStation Krzyżyk, kółko, kwadrat i trójkąt Zielony trójkąt, krzyk czerwony, kółko różowe czy tam fioletowe i kwadrat cio, kwadrat fioletowy. Kółko. Gdzie mam tego pada. Kółko różowe kwadrat pomarańczowy. Ej, kwadrat pomarańczowy. Dobra, chyba tak jest. Dobra, tam mam pada. I teraz tak, co mamy do tego? Mamy tę lotnię, którą widzicie teraz na. To jest oczku z niebieski, bardzo ładna lotnia, powiem, szczerze, że często będzie grana. I ten zbierak. To jest taki chyba rozciągnięty pad do konsoli. Zbierak też jest fajny, powiem Wam szczerze. Jak za darmo, to brać. Zbierak też jest fajny. I teraz Wam szybko pokażę jak to wygląda, a potem Wam pokażę jak to zrobić. Bo to jest odcinek jak zrobić PS Plusa za darmo i nie za darmo i... parę różnych sposobów, bo nie zawsze to za darmo działa. I zaraz Wam pokażę, ale jeżeli chodzi o nie za darmo to to jest... złoty chyba 80 cena. I teraz zobaczcie. Zbierak. Zwykły dźwięk taki. No, zwykły dzięk. Fajny ten, dźwięk. Powiem szczerze, że fajny ten zbierak jest. Bardzo mi się podoba ten zbierak. Nawet chyba będzie grany. Do tego mamy Tom Lotnie. Mamy jakiś lunchpada? Nie mamy lunchpada. Lotnie pokazałem Wam w sumie i spadanie. Spadanie jest też kozackie, ale mogę zrobić tak. Patrzcie. Eee... Nie, nie mogę zrobić tak, bo nie mogę zmienić drużyny, jak jestem solo. Więc zabiję się i Wam pokażę jeszcze raz spadanie i lotnie. Bo naprawdę jest stosowate to. I do tego zaraz Wam pokażę cały sposób, jak to zrobić, więc. Czekajcie, czekajcie Okej okay. I teraz tak, jeszcze raz, spadanie Bardzo mi się podoba to spadanie Naprawdę to spadanie jest fajne i fajnie, że teraz daje spadanie, chociaż wolałbym skina Wolałbym skina i lotnia Oczkuś niebieski, no przecież ten oczkuś jest sztosem Co prawda żółty jest ładniejszy, ale ten jest sztosem No, oczkuś jest fajny Dobra, więc jeżeli wszystko mamy to teraz przejdziemy do poradnika jak zrobić całego PS Plusa i jak to odebrać I chyba tyle Jeszcze jedno, żeby odebrać PS Plusa niestety na 100% przy każdym sposobie będzie nam potrzebny kolega z PlayStation, który ma PlayStation yy, W drugi sposób będzie nam potrzebna karta kredytowa na której yy, nic nam nie zabiorą pieniędzy, ale no niestety jest potrzebna, żeby udowodnić, że mamy dowód, yy, że mamy jakieś metody, metody płatności jakąś mamy na PlayStation. Trzeci sposób jest totalnie darmowy, ale zawsze nam jest potrzebny kolega z PlayStation, bądź jeżeli my mamy PlayStation, to wtedy my. Yy, na Xboxa chyba też to można odebrać. Jeżeli chodzi o Xboxa, musimy połączyć konto Epic Games z Xboxem oraz z PlayStation. I wtedy dostaniemy na Xboxa. Więc yy, Epic Games na komputerze oczywiście. Więc zapraszam was do całego poradnika, jak to zrobić. Ok, zacznę od najłatwiejszego, lecz płatnego sposobu. Pierwszy sposób jest taki, że kupujemy sobie PlayStation Plus tutaj na Allegro za złote 90, złote 80, złotych 50. Te wszystkie PlayStation Plus yy, z tą. Tutaj literką S, jak widzicie. To znaczy, że są od super sprzedawcy, czyli to jest true. Czyli to jest nie scam. i polecam to sprawdzać. I teraz tak kupujemy za złote 80, 90 i dostajemy kod. Nie właśnie konto na PS Plusa i to polecam zrobić tylko w przypadkach, gdy nie mamy swojego konta na PlayStation, nie gramy na PlayStation, nie używamy PlayStation, bo wtedy to konto zrobimy sobie za złoty 90, tam 80 i jest OK. Jest OK, łączymy to konto potem na Epic Games, tutaj, w to miejsce. I teraz tak, co trzeba zrobić? Logujemy się na PlayStation, w, na tej stronie, na głównej stronie PlayStation, logujemy się i potem łączymy po prostu konto... W tym miejscu połączone konta na waszym, waszym koncie Epic Games łączymy z PlayStation y, tym kontem, który mamy. Y, I to jest pierwszy sposób za złoto 80. Zł. I to jest w przypadku, gdy nie mamy karty bankowej bądź kredy, kredy, kredytowej. Kolejną sprawą jest to, drugi sposób, mamy za darmo PlayStation Plus na 14 dni, ale już trzeba mieć kartę kredytową bądź bankową, ze względu na to, żeby udowodnić PlayStation, że mamy jakikolwiek. Yy... Jakąkolwiek metodę płatności i z tego nam nie zabierzesz żadnych pieniędzy, ponieważ dodajmy swoją kartę, odbieramy 14 dniowy PS Plus, a potem usuwamy swoją kartę z metod płatności. To jest druga sprawa. Kolejną sprawą jest to, że możemy kupić sobie PS a OK, jest jeden sposób na darmowe totalne, że jest PS Plus na dwa dni. Niestety ja to wiem tylko z opowieści moich widzów, że oni tak robili. Ja tego nie umiem zrobić, więc wpiszcie sobie na YouTubie PS Plus za darmo na dwa dni i tam będzie poradnie jak to zrobić. I tam jest bez karty kredytowej, PS Plus na dwa dni i jest ok. Więc jeżeli Wam się uda, to zrobić super, bardzo bym się cieszył. Jeżeli Wam się nie uda i nie macie karty, polecam to za złoto 80, czy tam 90 kupić. Eee, I to też jest ok. Złoto 80, czy tam złot, nawet złoty 50, zobaczcie. Złoty 50. I to jest też ok. dostajecie nowe konto, które łączycie sobie z Epic Games. I co należy wtedy zrobić? I to jest niestety największy mankament, że trzeba mieć kogoś, kto ma PlayStation 4. Jakiegoś kolegę, jakiegoś ziomka, jakiegoś, nie wiem, znajomego. Eee, I on musi się zalogować na własnym PlayStation. Musi się zalogować i odebrać w grze wam te skiny. Czyli zbierak, lotnie i spadanie. On musi wejść do gry Fortnite na wasze konto i wam to odebrać. Ponieważ jeżeli zdobędziecie tutaj nawet na stronie, to on nie może tego dostać na... Yy, wy nie możecie tego dostać na komputerze. Ktoś musi się zalogować na PlayStation i to odebrać. Na szczęście tak się składa że ja mam PlayStation 4 i wylosuję trzech widzów trzech to jest sześć, to jest trzech wylosuję trzech widzów, którym odbiorę to PlayStation, jeżeli już sobie to zrobię odbiorę tego PS Plusa, w sensie te nagrody i tylko trzech widzów ze względu na to, że nie mam czasu na to, bo to jest jednak muszę się zalogować, załadować grę, wejść do gry i tak dalej, cały czas kombinować, jeżeli za dużo kont mi się zaloguje, nie wiem czy nie ma za to jakiegoś bana, wiem na pewno, że jeżeli parę kont się zaloguje, to nie ma bana, więc nie wiem i nie chcę robić wielu osobom, dlatego proszę Was, jeżeli chcecie, napiszcie komentarz, odbierz mi PS Plusa, ja wylosuję trzy osoby, którym to zrobię. Ale nie piszcie do mnie prywatnej wiadomości, czy mogę ich wam odebrać. Bardzo was proszę, ponieważ nie mam na to czasu naprawdę totalnie. Bardzo bym chciał wam pomóc, ale to zajmuje dużo czasu, żeby wejść. Gra na e, Fortnite'owa gra się łączy naprawdę bardzo długo, a wiadomości odnośnie PS Plusa jeszcze starego PS Plusa dostaję do dziś, żebym odebrał. Więc bardzo proszę, nie róbcie tego. E, trzy osoby wybiorę, tak jak mówię, i wam odbiorę. E, to chyba będzie na tyle. Czy ja wszystko pokazałem? Tak, bo w sumie kolega, który ma PlayStation, to już wie, jak to odebrać, więc wszystko jest w porządku. Okej, okay, w takim razie mam nadzieję, że Wam pomogłem. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Bo chyba umiecie robić konto na PlayStation. Na wszelki wypadek wrzucę jeszcze dwa ostatnie poradniki do ostatnich PS Plusów, które nagrałem. I tam też możecie znaleźć jakieś informacje. Są w opisie na dole, tam. Tam. Więc też do opisu zajrzyjcie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Sajonarka. <laughs> Nie, dobra, Nara.